Dzień dobry. Witajcie. Współtworzymy grupę Rzeszowskie Oldtimery i chcieliśmy zaproponować Wam szereg różnych filmów w tematyce oldtimerowej. Przede wszystkim chcemy Wam pokazać ciekawych ludzi, ciekawe miejsca, ciekawe samochody. Ale też chcemy tak bardziej rozpopularyzować kult żółtych tablic. Poza tym na tym kanale tak samo pojawią się filmy związane ze starymi autami. Będzie na pewno seria filmów z muzeów motoryzacji na Podkarpaciu. Nie jest ich za wiele, ale tutaj nie liczy się ilość, a jakość. A myślę, że nie mamy się czym powstydzić, ponieważ sami widzieliśmy w tych muzeach wiele ciekawych pojazdów, które na pewno chcecie też zobaczyć. Bo mam nadzieję, że tak samo nie będą oglądać nas tylko ludzie z Podkarpacia, ale z całej Polski. I może tak samo to przyczyni się do tego, żeby odwiedzili ten nasz zakątek tutaj. Tak, tylko że mamy muzea. Muzea to jest raz, a dwa tak naprawdę na Podkarpaciu jest mnóstwo ludzi, którzy mają tak naprawdę przydomowe muzea. I tam dopiero chowają te swoje prawdziwe perełki. Są po garażach pochowane naprawdę super samochody, motory, ciągniki. To wszystko chcemy Wam pokazać. No i właśnie, jeżeli chcecie, żeby Wasze samochody, czy Wasze małe kolekcje, czy też większe kolekcje, tak samo zobaczyły to światło dzienne, to piszcie do nas, a my się pojawimy i pokażemy. Jedni wiedzą, inni nie wiedzą. Jesteśmy organizatorem różnych spotkań i zlotów. Jeździmy też do innych miast, do zaprzyjaźnionych klubów. Tak samo na zloty i spotkania oldtimerowe. I to też chcemy Wam pokazać. Chcemy zaglądnąć do naszych kolegów, sąsiadów na spotkania, pogadać z nimi, przedstawić ich grupy i to będziecie mogli też u nas tutaj zobaczyć. No więc właśnie, jeśli chodzi o te zloty, to organizujemy je, a tak samo jeździmy na nie i widzimy, że z jednego na drugie spotkanie jest coraz więcej osób. Na początku są to przypadkowe osoby, ale później te przypadkowe osoby stają się stałymi bywalcami takich spotkań. Niekoniecznie muszą mieć stare samochody, ale mogą się po prostu im podobać, tak mogą miło spędzać czas. I przez te filmy tak samo może dotrzemy do większej ilości takich przypadkowych odbiorców, którzy już nie będą przypadkowymi, tylko specjalnie pojadą, żeby zobaczyć te wszystkie samochody, które im pokażemy na żywo. Chociażby w Muzeum w Jasienicy Rosielnej. Tak blisko stolicy Podkarpacia. Od tego zaczniemy. Tutaj będą prawdopodobnie pierwsze filmy pojawią się właśnie z Muzeum w Jasienicy. Jesteście zainteresowani takimi rzeczami, oldtimerami i wszystkim, co jest związane z oldtimerami, wpadajcie na nasz kanał. Do zobaczenia. Do zobaczenia.